Dzień dobry Państwu. Po raz ostatni przed świętami. Pogadamy sobie troszeczkę. Wracamy do dawnego tematu, do Bergsona. Dwa źródła moralności i religii. Kończymy sobie temat pierwszy. Dwa źródła moralności. W dotychczasowych rozważaniach widzieliśmy, że jednym z takich źródeł moralności, norm jakichś, prawda, moralnych i tak dalej, jest społeczność. Jest jakaś grupa społeczna. Czy to będzie rodzina, czy to będzie ród, plemię, wreszcie mieszkańcy no, jakiegoś miasta, mieszkańcy kraju wreszcie. Czyli powiedzmy sobie w naszym przypadku Polacy, że gdzieś tam od wieków zawsze istniały jakieś wyznaczane przez społeczność normy. Czy to będzie społeczność wsi? Na przykład mamy chłopów Rejmonta i mamy społeczność wiejską i ta społeczność kieruje się jakimiś tam normami. Jakieś normy regulują to życie społeczne. To wolno robić, tego nie wolno robić. To i teraz to takie słowo, które dzisiaj już chyba wyszło z obiegu. To wypada robić, tego nie wypada robić. To godzi się, a to się nie godzi. No i widzimy tam na końcu, prawda, no, Jagna, która naruszyła masę tych norm społecznych, i Jagnę wyrzucają ze wsi, ponieważ już bardzo mocno naruszyła cały szereg norm. No ja wiem od różnych ludzi, od studentów polonistyki i tak dalej, jak to dzisiaj na uczelniach, na zajęciach się Jagnę usprawiedliwia, że ona była taką ofiarą dyskryminacji i tak dalej, i tak dalej. Nie, proszę Państwa, kiedyś społeczność odcinała od siebie jednostki, które pewien ład zaburzyły, które pewien ład naruszały, które swoim postępowaniem godziły w dobro wspólne jakieś tam społeczności. Ta społeczność te jednostki spośród siebie eliminowała. I to było, to jest oznaka zdrowia społecznego, że społeczeństwo samo z siebie, bez jakichś odgórnych norm prawnych, potrafi pozbyć się jednostek, no, nazywano kiedyś aspołecznych. No, wiecie Państwo, ja byłem zawsze aspołeczny typ, ale to w oczach komunistów, bo w szkole średniej zawsze miałem opinię typa aspołecznego, bo nie chodziłem, nie chciałem chodzić na żadne tam prace społeczne, tak zwane, nie chciałem chodzić na pochody pierwszomajowe, jednostka aspołeczna. No to tak se no widzicie, a tutaj właśnie też komuniści ustalali sobie pewne normy. Ja do tych norm nie pasowałem. Więc jednym z takich źródeł moralności jest społeczność. Społeczność taka, w zależności od kręgu kulturowego, ta społeczność ustala sobie jakieś tam normy. Zanim przejdziemy do tej drugiej części, dzisiaj nie będziemy o tym mówili jeszcze, zanim przejdziemy do tej drugiej części, czyli religii jako źródła norm, no bo to jest właśnie to drugie źródło. Pierwsze to źródło to jest właśnie społeczność, społeczeństwo, a druga, no ta norma to jest religia. Społeczność ustala swoje prawa, swoje jakieś przepisy, jakieś zwyczaje. Niezależnie od tego, akurat jaką religię wyznaje. Bo być może jeszcze gdzieś tam w Polsce chrześcijańskiej bardzo, bardzo, bardzo długo jeszcze funkcjonowały i funkcjonują w wielu przypadkach nadal jakieś tam normy, których pochodzenie jest starsze niż chrześcijaństwo w Polsce. Jakieś normy, jakieś sentencje, jakieś mądrości gdzieś tam ludowe są gdzieś tam formułowane jeszcze w dawnych, zamierzchłych czasach, nie wiemy dokładnie kiedy, ale z różnych kontekstów może wynikać, że są starsze niż chrześcijaństwo w Polsce, niż Kościół, albo już po przyjęciu chrześcijaństwa w postaci jakiejś takiej już nowej pewne rzeczy są wyrażane, jakby
troszeczkę w opozycji tego chrześcijaństwa poprzez doświadczenie. Poprzez doświadczenie, że chrześcijaństwo, no, kościół, no nie chrześcijaństwo, bo kościół bardzo często tam ustalał różne rzeczy, no nie bardzo mieszczące się w ramach Pisma Świętego, ale kościół ustalał takie różne rzeczy, a doświadczenie uczyło, że jest troszeczkę inaczej. No i stąd, proszę Państwa, takie ludowe, przemyślmy to sobie, takie ludowe powiedzenie, tyle pomoże, co umarłemu kadzidło. No i weźmy to, skonfrontujmy z tą drugą stroną, z innymi jakimiś zwyczajami, że tutaj pokropić, tutaj okadzić i tak dalej. No a lud mówił, tyle pomoże, co umarłemu kadzidło. No więc to gdzieś tutaj widzimy te korzenie, ta odrobina szczypta szyderstwa, to jeszcze gdzieś tam zahacza o czasy przedchrześcijańskie, no bo przecież lud Pisma Świętego nie znał, więc nie mógł na podstawie Pisma Świętego gdzieś tam wydedukować, że umarłemu to już nic nie pomoże. Bo jakiekolwiek, moim zdaniem, jakiekolwiek zabiegi sprawowane nad umarłym, który już nie ma woli ustosunkować się do nie może się ustosunkować do tego czy do tamtego, jakiekolwiek rzeczy nad zmarłym wyczyniane, to mi magią zalatują. To takimi działaniami magicznymi. No ale to niech każdy sobie tam wierzy, co mu się podoba. W każdym razie pierwotne, w pewnych ekstremalnych sytuacjach zawsze wychodzi. Człowiek mógł być poddany takim czy innym procesom wychowawczym, mógł przejść takie czy inne szkoły, natomiast w sytuacjach ekstremalnych, takich jak wojna, zagrożenie życia i tak dalej, z człowieka wychodzą jakieś tam instynkty pierwotne, no w takim sensie czysto już biologicznym, atawizmy, jak tak się to nazywa, czyli jakieś takie cechy praprzodków, jakieś niemalże zwierzęce czasami, właśnie w tych ekstremalnych sytuacjach, kiedy człowiek ma, jak to lud mawia, nóż na gardle, to wtedy właśnie wychodzą takie rzeczy. No tak samo jak się na przykład ktoś tam upije i takie stare powiedzonko łacińskie in vino veritas, czyli w winie jest prawda, że wychodzi szydło z worka, prawdziwy charakter człowieka, gdzieś tam skrywany, a tu nagle się upije i staje się jakąś bestią, awanturnikiem, prawda, i tak dalej, coś z niego wyłazi, po trzeźwemu nie, ale po pijaku tak, więc te pierwotne rzeczy z człowieka w ekstremalnych różnych sytuacjach wychodzą i taki najbardziej pierwotny instynkt w człowieku każe mu w pierwszym rzędzie szanować rodziców, dalszych krewnych, powinowatych. Dalej mamy sąsiada. No z tym sąsiadem to różnie bywa, Kargul, Pawlak i tak dalej, nie? Albo Janusz Nosacz, to jest sąsiad, skąd on wziął pieniądze. Sąsiadami bywa różnie, proszę Państwa, ale w założeniu tak powinno być. Rodzice, dalsi krewni, powinowaci, sąsiedzi, mieszkańcy miasta, mieszkańcy kraju, czy mieszkańcy wioski, mieszkańcy kraju. To jest pewna taka gradacja. Pewna taka gradacja. I tutaj człowiek uczył się, kiedyś uczył się tych dystynkcji. Swój i obcy. Kiedyś, przypuśćmy, 100 kilometrów od miejscowości, gdzie ktoś mieszkał, ludzie mówili jakąś inną gwarą. Używali innych słów. I potem się rozpoznawali. A to jest swojak, a to jest obcy. Przeciętny mieszkanie z Łodzi czy Warszawy takiej oryginalnej godki śląskiej nie zrozumie. No? Albo na przykład kaszubskiego. Więc po takich rzeczach się ludzie rozpoznają i rozpoznają po dziś dzień, ale przychodzi inna faza. Szkoła, zwłaszcza ta współczesna szkoła, tam jacyś dziwni ludzie się przypieli do tej szkoły i nauczają. I próbują wszystko niwelować. Wszystko to, co naturalne, chcą zniwelować po to, żeby
zaszczepić w człowieku, tym młodym, który jest jeszcze taki, jak ta glina, daje się łatwiej urabiać niż taki stary jak ja. Ja się nie dam. Ta szkoła go urabia i klei z niego coś, nie wiadomo, lepiej z niego coś, nie wiadomo, Europejczyka. Euro i z pejczykiem pewnie taki, no taki w lateksach to by im najbardziej pasował taki. Więc wszystko to jest sztuczne, wszystko to jest w człowieka wklepane przez szkołę, przez wychowanie, co? Ano na przykład umiłowanie ludzkości. Abstrakt, zupełny abstrakt, jakaś ludzkość. Kiedyś człowiek wiedział, tu ma ojca, tu ma matkę, tu ma wuja, tu ma kuzyna, tu ma sąsiada, tu ma rodaka i tak dalej, i tak dalej. To były dla niego konkrety. To były dla niego konkrety, coś bardzo namacalnego. A tu nagle w XVIII wieku wchodzi ludzkość. Zupełnie abstrakcyjne pojęcie. Ludzkość, umiłowanie ludzkości. XIX wiek, braterstwo ludów, to już nasz hrabia August Cieszkowski, zapomniany dzisiaj filozof, a bardzo popularny jeszcze przed wojną wśród inteligencji tej prawdziwej, nie z awansu społecznego, bardzo popularny i jego dzieła były znane, czytane były, znane, na przykład to jego kluczowe dzieło Ojcze Nasz, ja o tym wiele razy mówiłem i cieszy mnie to, że bardzo wielu ludzi, młodych ludzi, zainteresowało się tymi postaciami, o których ja mówiłem właśnie na tym kanale. Zainteresowało się twórczością Cieszkowskiego, Trentowskiego, Libelta, Zygmunta Krasińskiego i innych. I tu mi się bardzo często chwalą właśnie ci ludzie, że kupiłem właśnie Ojcze Nasz Cieszkowskiego, a ja przeczytałem Trentowskiego, a ja to proszę Państwa, serce we mnie rośnie, bo widać, że ta robota moja nie idzie na marne, że to nie jest rzucanie gdzieś tam grochem o ścianę, ale że to znajduje jakiś tam odzew. Bardzo mnie to cieszy. Otóż, proszę Państwa, ten pierwotny instynkt, jak już mówię, każe nam najpierw dbać o rodziców, krewnych, dalszych, rodzinę i tak dalej. W dalszej kolejności pomóc w potrzebie sąsiadowi, pomóc w potrzebie jakiemuś rodakowi, a obcy gdzieś tam zupełnie dalej. Nie przyszłoby do głowy nikomu jeszcze do niedawna, żeby być sługą jakiegoś innego narodu oprócz własnego. No to już jest aberracja, że ktoś oświadcza, że jesteśmy sługami jakiegoś innego narodu. Ja nie jestem sługą żadnego innego narodu, proszę Państwa. Otóż te naturalne rzeczy są dzisiaj niszczone. Zawsze od początku świata był ten podział. My i oni. Oświecenie, rewolucja antyfrancuska, chociaż też nie do końca tam, bo jednak pomimo tego gadania o braterstwie ludów, prawda, i tak dalej, to jednak było, że my Francuzi, a tamci Prusacy, których trzeba lać, prawda, i tak dalej, więc te dystynkcje tu jednak się zachowały. Notabene to rewolucja antyfrancuska wprowadziła obowiązkową służbę wojskową, powszechny pobór do wojska. Tak, a Napoleon to utrzymał i to potem już tak zostało. Przymus. Kiedyś walczyli ochotnicy, jeszcze dawniej walczyło rycerstwo, no taki miał obowiązek. Dostało przywileje, dostało nadania ziemi i tak dalej od władców po to, żeby stawać w zamian za to, żeby służyć orężem. Ci mieli swoje sługi, mieli swoich wasali, z którymi też zawierali różne układy i ci też świadczyli usługę taką wojenną w zamian za coś. Chłopa nie brano do wojska przymusowo, prawda? Mieszczanina nie brano do wojska przymusowo, zawodowcy walczyli. Jeżeli jacyś mieszczanie, chłopi gdzieś walczyli, to byli wynajmowani za pieniądze, a dopiero rewolucja francuska wprowadziła przymus służby wojskowej, pobór do wojska. I ta wojna stała się wojną wtedy totalną już, bo to wtedy już nienawidziły się całe narody. Przedtem to różnie to bywało, to była identyfikacja, walczono za króla takiego, a potem sobie wymyślono jakieś tam symbole i się bito o te symbole, prawda, bo gdzieś tam
jakiś kawałek jakiegoś materiału w barwach takich i takich wpadł w ręce nieprzyjaciela, no to 5000 trupów, ale trzeba odzyskać ten kawałek szmaty. Tak, proszę Państwa, tak. Ludzie zaczęli walczyć o rzeczy zupełnie abstrakcyjne. Kiedyś walczono o ziemię, o pieniądze i tak dalej. No, potem przyszło Francuzi, Hiszpania, tak, walczyć o honor, prawda? Znowu kolejny abstrakt, walczyć o honor, a potem już o jakiś symbol, o jakieś tam, jakąś chorągiew, jakiś buńczuk, Bóg wie co tam jeszcze. No ale więc. I teraz, kiedyś ludzie w sposób naturalny bardziej cenili to, co swojskie. Towary, to co polskie. Nie było tych środków masowego rażenia, jak to niektórzy nazywają, telewizje i inne media, które by obrzydzały swojskość. Kiedyś, żeby to nie wiem, ale to jest nasze, to jest nasze. Tamto jest niemieckie, tamto jest ruskie, tamto jest takie, tamto jest siakie, nasze. Bo ceniło się to, co swojskie. Kto zaczął pierwszy to, co swojskie, negować, wyśmiewać, wyszydzać? No jacyś magnaci. XVIII wiek mamy, potem pojawia się to w satyrach różnych i tak dalej. Pojechał za granicę, tam się zachłysnął czymś tam, już nie chodzi w kontuszu, już nie chodzi w żupanie, chodzi, ma na głowie perukę pudrowaną, sam się maluje, pudruje niczym kobieta, jakieś pończochy, koronki, prawda, i tak dalej, pogarda swojskości. I mamy taką postać w komediach XVIII-wiecznych, Fircyk. Fircyk, Franciszek Zabłocki, Fircyk w Zalotach. Ten Fircyk właśnie to taki człowiek, który brzydzi się wręcz tym, co swojskie i wynosi pod niebiosa to, co francuskie na przykład właśnie. I w Panu Tadeuszu my też mamy takiego podczaszyca, który gdzieś tam wrócił z Paryża w peruce i nie wierzył niczemu, co gdzieś tam o czym mówiono, jeżeli tego nie wyczytał we francuskiej gazecie. No, ale kiedyś ceniono, większość znakomita, większość ludzi ceniła to, co swojskie, odróżniała to jest nasze, to jest nie nasze. I zawsze w jakichś tam przepychankach, kłótniach zawsze było tak, że nasze musi być na pierwszym miejscu. To był instynkt. To był instynkt. Inwazja tego, co obce, kiedyś wywoływała odruch obronny. Ludzie na przykład gdzieś wciskano im tam coś. Nie, ja tego nie kupię, to nie jest nasze. I tak dalej, i tak dalej. Pierwotny instynkt. I człowiek, który nie jest gotów do obrony tego, co swojskie, to już jest człowiek, w którym zagłuszono te pierwotne instynkty. I to właśnie dzisiaj szkoła uczy właśnie tego, co rewolucja usiłowała francuska wcisnąć i potem ten XIX wiek, te abstrakty. Swojego się nie ceni, swoim rodakiem się pogardza, ale do innych się leci na wyścigi, prawda? Innym pomagać, innym służyć, a o swoich rzeczach mówić źle. Ktoś posiedzi 2-3 lata za granicą i potem nagle udaje, że już tam polskiego nie zna, bo kaleczy. Tak, ja znałem ludzi, którzy byli kilka lat w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, przyjeżdżali do Polski i już mówili, tak to te nasze ekiny na stricie plejają, prawda, i tak dalej, więc tacy ludzie są godni pożałowania. W każdym razie u normalnego człowieka pierwotny instynkt może być przez jakiś czas gdzieś tam przygnieciony właśnie tym gruzem naniesionym przez taką czy inną edukację, która stawia cudze ponad swojskim. Ale w ekstremalnych sytuacjach zawsze wyjdzie, jak to się mówi, szydło z worka. Miłość do rodziny, kraju jest czymś naturalnym, podczas gdy umiłowanie, powiedzmy sobie, ludzkości jest rzeczą sztuczną, jest rzeczą nabytą, jest rzeczą wtłoczoną. Ciszkowski mówi, jeżeli
jedyne naturalne więzi łączące, które mogłyby ludzi łączyć, naturalne, to one istnieją wówczas, kiedy naszym wspólnym ojcem jest Bóg. To wtedy ktoś jest moim bratem, wtedy ktoś jest moją siostrą. Ja mówię o ludziach obcych zupełnie, powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś tam pokrewieństwo i tak dalej. To tylko w Bogu jesteśmy rodziną, mówi Cieszkowski. Rewolucjoniści, którzy odsuwają Boga, wyrzucają Boga, chcą stworzyć jakiegoś potworka, coś, co rodziną tak naprawdę nie jest. My dzisiaj widzimy, jak próbuje się rodziną nazywać różne układy. Męsko-męskie, damsko-damskie, nazywać się usiłuje to rodziną. No, to, co jest rodziną, to zostało dawno ustalone. I jeszcze przypominam, polecam taka piosenka Ratio Fist and Yell Alice'a Coopera i tam jest taki utwór Freedom. I tam jest właśnie takie słowo. Chciałbyś nami rządzić żelazną ręką, pozmieniać znaczenie słów i zostać wielkim bratem. Ale to nie Rosja. Nie jesteś moim tatusiem ani moją mamusią, śpiewał Alice Cooper. Polecam, bardzo mocna piosenka. W każdym razie dzisiaj widzimy na każdym kroku usiłowanie zmieniania znaczenia słów. Proszę Państwa, wcześniej mieliśmy do czynienia z moralnością w jakimś sensie ograniczoną poprzez więzy rodzinne, sąsiedzkie, poprzez powiedzmy położenie geograficzne. Każdy obszar gdzieś tam na terenie kraju miał jakieś własne normy, własne zwyczaje, nieznane sąsiadom, albo sąsiedzi słyszeli o nich, ale mają inne, własne, które bardziej cenią niż tamte. Pewnego rodzaju tworzą się kodeksy wręcz postępowania. Wszystko oparte o przekaz ustny, o tradycję. Bo tak mnie nauczyli ojcowie, dziadowie moi, że my robimy to, 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 a tamci zamiedzą, to oni uważają tak, tak, tak i robią tak, to i tamto, co innego. To są te naturalne źródła, to jest to naturalne źródło moralności, to jest społeczność. I coś, o czym będziemy mówili innym razem, przychodzi później, dochodzi inne jeszcze źródło moralności, religia. Religia, proszę Państwa, jest zjawiskiem społecznym, co podkreśla socjologia. Nawet jest taki dział socjologia religii w tej chwili. Proszę Państwa, religia też może być, powiedzmy tak, z grubsza, naprawdę z grubsza biorąc, dwojakiego rodzaju. Może też, i tutaj będziemy mówili o źródłach religii, religia też będzie miała dwa źródła. Tak jak moralność ma dwa źródła, czyli to społeczeństwo z jednej strony, czyli ten aspekt socjologiczny, a z drugiej strony religia, wynikające z religii normy, o tym jeszcze nie mówiliśmy, bo najpierw sobie powiemy o normach moralnych wynikających z religii, a potem sobie powiemy, będziemy z kolei mówili o źródłach religii jako takiej. Co jest źródłem religii? Bo mogą to być jakieś tam gromadzone przez pokolenia rzeczy przekazywane właśnie. Że to źródełko, że tutaj ten zagajnik, to tam coś jest. Tam coś jest, tam się coś czuje. Jakieś jakby obecność czegoś, kogoś i tak dalej. I potem to gdzieś tam przekazywane przez pokolenia obrasta jakimiś opowieściami, tworzy się mit. To może być jedno z tych źródeł właśnie religii. A drugie to objawienie. Jakiś człowiek miał objawienie, powiedzmy Mojżesz, prawda? Wyrasta z niego mozaizm, nie judaizm. Judaizm to jest coś późnego, to jest po upadku Jerozolimy, dopiero mamy do czynienia z tworzeniem się judaizmu. Na razie mamy mozaizm i Pan Jezus nie miał do czynienia z judaizmem, ale z mozaizmem, czyli z religią mojżeszową jeszcze. Mojżeszową. I teraz mamy Mojżesza, mamy Mahometa, mamy Zaratustrę, czyli tego reformatora religii perskiej,
Każdy z nich twierdził, że jakieś tam miał objawienie od bóstwa. Więc religia też ma swoje różne źródła. Może być to właśnie to odspołeczne, a może też być od jednostki, która twierdziła, że doznała jakiegoś objawienia. Ale o tym będziemy sobie mówili innym razem. Na razie sobie tutaj zaznaczamy to. Dziękuję.